się. Tylko nie zasłoń kwiatków. Trudno jest moją wielką postawą nie zasłonić kwiatków. Cieszę się, że to nie jest haul lumpeksowy, bo wiem, że nie będziesz mnie straszyła. Cześć! Witamy się z wami pełną klawiaturą. My przychodzimy dzisiaj do was z Home Decor Haul. Na naszym kanale Home Decor Haulu nie było już bardzo, bardzo, bardzo długo. Stwierdziłyśmy, że nakręcimy jakiś film, żeby wam pokazać kilka takich najnowszych zdobyczy. Jeżeli jesteście chętne do oglądania tego typu filmów, to zostawcie nam komentarz pod spodem, że macie ochotę na Home Decor Haule i to jest coś, co was interesuje i to będzie dla nas znak, że będziecie chciały to po prostu regularnie oglądać, no bo prawda jest taka, że każda z nas coś zawsze kupuje i bardzo lubimy dekorować wnętrza. W zasadzie tak, w sumie bardzo lubimy kupować. Chciałabym bardzo, żeby ktoś docenił kwestię kolorystyczną. Dzisiaj mamy dla was do Mamy dzisiaj do pokazania kilka takich rzeczy, które wyłowiłyśmy w różnych miejscach, a to w jakimś sklepie bardzo popularnym z owadem w tle, a to na targu staroci, a to przez jakieś licytacje czy coś takiego. W związku z tym zaczynamy. W którymś vlogu Iza wam chyba pokazała przez to, że po prostu wlazła do kuchni, jak ja już je umyłam sobie i postawiłam pięknie, przygotowałam do używania, szklanki. A czy wiesz, że możliwe, że ja sobie te szklanki przypisałam? To są takie szklanki, które bardzo, bardzo mocno kojarzą nam się z latami 70., z jakimiś takimi właśnie kolorowymi szkłami. Ja nie wiem, jakiej one są produkcji, ja nie wiem, gdzie one były zrobione. Podejrzewałam, że może są portugalskie, też ale mi się były. Tak, tak, bo bardzo ładne jest portugalskie szkło, jakoś tak mi się mega skojarzyły. Ten kolor jest po prostu cudny. To jest szklanka, która. Jest tak piękna i wiecie co, ja robiłam wszystko, żeby wybrać takie, które mają właśnie takie najbardziej krzywe tutaj najdziwniej wylane tak. Spody. Wiem, że większość ludzi wybrałaby proste, ale właśnie mi się to krzywe wylanie jakoś tak najbardziej podoba, bo to przez to jest różny taki odcień i bardzo mi się podobają i w ogóle super sobie mogą stać w ten sposób. I hitem było to, że one kosztowały chyba 6,99 za sztukę. Były jeszcze takie niższe, chociaż tamte bardziej mi przypominały świeczniki niż szklanki, ale to były szklanki. Fantastyczne. Następna rzecz, jaką pokażę, wiecie co, ja się zastanawiam, czy szklanki, filiżanki to jest home decor? U nas stoją na wierzchu, więc home trochę decor. Jest dekor. Tak. Te kubki, one są takiej fińskiej firmy Smuke, ona wcale nie jest fińska, ale możecie ją dostać w Biedronce. I słuchajcie, od jakiegoś czasu są wprowadzane jakieś elementy home decoru w sklepach Biedronki. I ja lubię sobie to obejrzeć, bo czasami się pośmieję, czasami mi się coś spodoba, zazwyczaj nic nie kupię, a te kubeczki to jest pierwsza rzecz, którą kupiłam i to było na Mazurach, ale będąc niedawno na zakupach widziałam, że w Warszawie nadal te kubki można dostać. Tak, jeszcze? Tak. Mają złote, piękne uszka, są bardzo porządnie zrobione i są w niebieskie takie kwiatuszko, jarzębinko, listki. Uwielbiam kubki. Filiżanki w niebieskie kwiatuszki i to mi się bardzo spodobało, dlatego wziąłam dwa różne. I one też były po dyszkach. Ty w ogóle zawsze masz tak, że lubisz jak kubki są dwa różne. Tak, ale muszą być parzyście. Może gdzieś we vlogach z Mazur zobaczycie, że sobie Iza kupiła te kubki, bo nie wiem, czy ona tam pokazuje, czy nie pokazuje. Natomiast wiedzie wam tutaj vlog z Mazur, to musicie sami zobaczyć, czy ona gdzieś wspomniała wcześniej, że takie kubki sobie dorwała. Chociaż mi się wydaje, że pokazywałaś, bo piłaś z nich herbatę. Nie, nie sądzisz? Może piłam, ale niekoniecznie mówiłam. W jakie na polecenie? 9,90. 9,90! Teraz nawet paczki papierosów nie kupisz. Słuchajcie, nie wiem, czy macie takie zabawy, ale... Jakie zabawy? Ja jeszcze bardzo... Jak nam się nudzi, to wymyślamy zabawy. I zabawę z tym, jak Julia śpiewa piosenki disco polo ze słów, jakie jej podrzucicie, no to już znacie. Natomiast ja wymyśliłam ostatnio taką zabawę, która polega na tym, że mówicie takie puste frazesy. Słyszę od ciotek, albo na weselach, albo jakichś ludzi. No i na przykład ja to, co niejednokrotnie słyszałam, to było: wiesz, oni już są 7 lat ze sobą. Po takim stażu związku, no to albo się rozstać, albo się ożenić. No nic innego nie zostaje. Okej. Ty tam nie siedź, bo tobie tam umowy o pracę nie dadzą, z tego to nic nie będzie. Jeździ do ciotki we wtorek i robi pranie, nic z tego nie będzie. No i proszę ciebie, wyobraź sobie, że on nawet nie zadzwonił do niej, a był blisko. Proszę ja ciebie,
oni kupili na spółkę to mieszkanie, proszę ciebie, ale wiesz, kurczę, mieszkanie jest całe na nią i ona mówi, kurczę, wiesz, no co ona będzie? Śliczna jesteś, nie? Fajna jesteś dziewczyna, jeszcze byś sobie chłopaka znalazła. O, kolejny frazes. Następną rzecz ty pokazujesz i może to być mikser, który wyrywa jajca albo... Kiedy wlazłam do Ciucholandu, mój wzrok wrócił się w stronę półki z jakimiś pierdołami, bibelotami. Zobaczyłam go. Był ostry, szybki, wspaniały. Mikser. Słuchajcie, nie mogłam się powstrzymać. Naprawdę nie mogłam się powstrzymać. To jest tak fantastyczna rzecz. To jest produkt, który... Nie wiem, do czego będzie mi służył, ale chyba będzie bardziej w formie ozdoby. Możesz pokręcić. Magda, pokręć. Czy to nie jest genialne? Chodzi lekko. Można nim ubić coś na szybko. Nie potrzebujecie elektryki. Czasy są takie, że ta elektryka to wiecie. Ciągle tego wszystkiego używamy, ta znowu karmi te gołębie. A ja ostatnio chciałam odpalić odkurzacz i mi korki wysadziło. A tu nie wysadzi. Nie wysadzi. Chciałam powiedzieć... Bo! Nie go! Będę strzelała. Tu nie wiesz, że palców się między szprychy nie wsadza. Wyjmuję czasem mikser, na przykład jak robię naleśniki, to nigdy nie wyjmuję miksera. Ja widelcem pełtam. No ja to samo, nie? Przez zawsze mikser, a ja... Nie, nie widelcem, tylko trzepaczką. Albo trzepaczką, no to możesz tym pobełtać, zobacz. Prestiż, nazywa się Prestiż, ciekawe jakiej jest produkcji, no nie? Angielskiej. Kolejna rzecz, to jest rzecz z jakiegoś komiksu, bo wiecie, jak ja widzę, że ktoś tam, jacyś ludzie coś wstawili, ja w to idę po prostu, ja idę i ja oglądam, bo może coś się trafi, no i tak było też tym razem. I spójrzcie, leżało sobie na ziemi, nikt nie zwracał na to uwagi, a jest to piękne w takim złotym kolorze, idealnie pasuje do mnie. Muszla. Muszla. Tutaj... Muszla. Muszla. Show me your muszla. Tutaj ma miejsce na haczyk, bo trzeba to powiesić. Gdyż samo się nie utrzyma i taką świeczuszkę, słuchajcie, musiałam troszeczkę ją skrócić. Ale ściany nie obali. To jest, ale ja ci powiem, że to jest bardzo dobre do takiego dokończenia żywotu świec, które masz takie długie w świecznikach i potem ci zostaje taka krótka tak, świeczka i to ładnie wygląda, to możesz do tego wsadzać. Ja zresztą tak ty masz taką ozdobę całą na ścianie z właśnie takich różnych ramek i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to zapraszamy na nasz Instagram. I na Instastories. Tak, na Instastories i za tam na pewno na dniach wrzuci jakieś zdjęcie. Prawda? Tak. Wrzucisz czy nie wrzucisz? Codziennie wrzucam. No, ale wrzucisz może zdjęcie z tym oto przedmiotem. Bo ty miałeś już coś takiego, to w ogóle masz drugie takie. Ale tak mi się spodobało, że to wzięłam. I słuchajcie, zachęcam was do tego, żeby brać tego typu rzeczy. To nie jest trudne, żeby wbić gwoździk albo wwiercić. To nie jest trudne, nie zniechęcajcie się tym. No ja uwielbiam rzeczy z drugiej ręki. Uważam, że to jest coś fantastycznego, że możemy coś komuś oddać, sprzedać. Nie musimy tego wyrzucać. Moja miłość do wazonów niestety nie przestaje trwać. Co widzę, kawałek skorupy, to po prostu oko mi się świeci. Myślę sobie, chcę. I zobaczyłam coś takiego. Zobaczyłam coś takiego. Na Facebooku, na jakiejś stronie, ktoś tam wystawił do licytacji, czy gdzieś na jakimś takim z tych portali. I powiem wam tak, pomyślałam sobie, Boże, jaki piękny bałwanek. To jest wazon bałwanek z lat 70. z Huty Sudety. Myślę, że jest to projekt Kazimierza Krawczyka. Kazimierz Krawczyk to był uczeń pana Chorbowego. Pan Chorbowy to jest dla mnie mistrz, jeżeli chodzi o szkło. Ja kocham jego projekty. Ja uwielbiam jego wazony, jego kolorowe szkła. Uważam, że są fantastyczne. I myślę, że w przeszłości mogłam pominąć bardzo wiele jego projektów, myśląc, jaki dziwny kształt. Masz poczucie straty? Bo ja mam. Mam, ale myślę, że do pewnych rzeczy się po prostu dojrzewa i... Z wazonami jak z wątróbką. I ze szpinakiem. Ten wazon jest sztosem. Spójrzcie na te kolory. On ma tutaj takie małe bąbelki powietrza. Zobaczcie, jakie ma piękne kolory. To jest szkło, które jest barwione w masie, więc to nie jest takie szkło, które po prostu straci ten kolor za jakiś czas, bo jest pomalowane na zewnątrz, tylko te kolory kiedyś uzyskiwano. To jest coś tak fantastycznego. Wiem, że teraz nie zobaczycie całego uroku tego wazonu, bo one najpiękniej wyglądają w bardzo dobrym świetle albo w naturalnym słońcu, którego tutaj... Wiecie co, dogramy końcówkę w kwietniu. Albo gdzieś zobaczycie na Instagramie może zdjęcie. Tym bardziej warto nas obserwować. I w ogóle bardzo się ucieszyłam, dlatego że nie miałam jeszcze bałwanka. Mam... Chyba nie mam, nie mam żyrawkę. Nie, ja mam żyrawkę. Ja mam też jedną małą żyrawkę. Nie, to są moje żyrawki.
Aha! Nastąpiło przywłaszczenie. I ten wazon jest naprawdę przepiękny. Nie miałam jeszcze bałwanka i też nie spodziewałam się, że on jest taki duży, dlatego że jakoś tak zgapiłam i nie zobaczyłam jego wysokości. I mówię, kurczę, muszę zobaczyć, jaki on jest wielkości, ale zapomniałam o tym i poprosiłam po prostu Izę, żeby mi odebrała paczkę i ona po prostu odebrała tę paczkę, to było takie ciężkie. I przybiegła, zobacz jaki duży, zobacz jaki duży, zobacz jaki duży, ale ci się udało. Ale wiecie, co jest zajebiste, rzecz, którą ja uwielbiam w tych wazonach. Najczęściej możecie dostać czerwone lub w odcieniach pomarańczowych, a już takie kolory to są unikatowe, tak samo zielone, niebieskie, a co jest w tym wyjątkowe, to to, że on od środka jest wylany mlecznym szkłem, które w podświetleniu daje wrażenie błękitnego. Może ono w ogóle jest błękitne, albo połączenie białego z czerwonym, nie wiem, aż tak się na tym nie znam. No ale jak wygląda, każdy widzi i może... Podświetlam tu latarką, nie wiem czy bardziej widać, ale ja uważam, że sztos. Jeżeli chodzi o hutę Sudety, to była to huta, która przez wiele lat funkcjonowała bardzo dobrze i miała przepiękne projekty. Między innymi dlatego, że tworzył dla nich sam profesor Chorbowy, ale też były inne osoby, które tworzyły wspaniałe projekty i między innymi był to Kazimierz Krawczyk. Ja osobiście bardzo lubię projekty Kazimierza Krawczyka, bo wydaje mi się, że to jest również bardzo unikatowy styl. Że ja jak widzę wazon, to wiem, który to jest Krawczyka, który to jest Chorbowego, mimo że można spotkać bardzo podobne projekty. Jeżeli chcecie zobaczyć pozostałości huty Sudety, to w jednym z naszych śląskich vlogów znajduje się chyba ten moment, kiedy my to pokazujemy. W każdym razie wjadę wam tutaj linkiem do filmu, w którym jest właśnie resztka tej huty. Czyli komin. W sumie komin. Który teraz służy jako lep na talerze satelitarne. Tak, więc wydaje mi się, że ten komin nie został zburzony tylko dlatego, żeby tam właśnie przyczepić talerze. Masz rację. To bo wydaje mi się, że... Lep na talerze satelitarne, po prostu. Tak, więc to jest bardzo smutne, natomiast... Aj, jaką mieć taką hutę. Ostatnia rzecz to tak naprawdę jest rzecz, która powstała. Ja jej nie kupiłam. Kupiłam jakiś czas temu w Kiku wazon metalowy. Wiem, że podobne wazony trafiają się też czasami w Pepco. On jest dosyć spory. No i tak stał, stał, stał. I stał, i stał. Ani razu nie wiem. I za go kupiłam tylko dlatego, że... ładny taki oriental. Trochę. Taki w stylu indyjskim mi się trochę wydawał w każdym razie. Bo jest w ogóle z Indii. Wiesz, że one były... Made in India. Tak. I tak samo jak ta misa, którą kupiłaś. Okej, ale misa jest super i jest używana, a tego wazonu nie używałam i potem myślę, gdzie ja wodą go zaleję, jakiegoś kwiotka tam wsadzę, kwiotek musiał być duży, bo ten wazon jest duży i tak myślałam, co z nim zrobić, myślałam, myślałam i nagle olśniło mnie, że można go postawić do góry nogami, wywiercić dziurę na kabel, włożyć tam osłonkę do żarówki, drugą dziurę wywiercić, skrótem, żeby ten kabel był. Zrobić z tego lampę! Tak! Od razu opowiedziałam o swoim pomyśle panu Mirkowi, który to bardzo mi pomógł, bo ja tylko zaniosłam mu ten wazon i po pół godziny dostałam telefon, że już jest zrobione, a myślałam, że ratem będzie wywiercić. Tak, mój tata to po prostu jemu się powie i on od razu, a projekt, dobra, to zrobię, ale razem też robiliście, no. Ty projektowałaś, on był wykonawcą. On był konstruktorem, a ja byłam projektantką. Tak. W każdym razie jest to nasza wspólna praca. Już wam pokazujemy, bo musimy wstać i pokazać wam to tak po prostu. No nie będziemy tu targać lampy. To jest właśnie to dzieło. Tu pod spodem jest pustka, ponieważ to był wazon, ale jak widzicie, przekręciliśmy go do góry nogami. Mhm. Tu została wywiercona dziura. Mhm. Możesz zapalić światło, będzie fajnie wyglądało. I do tego dobrałaś taki abażur, który ty kupiłaś w Ikei chyba, tak? Tak, on jest z Ikei i właśnie zależało mi, żeby był taki najprostszy lniany, bo jak możecie się domyślać, jakby tutaj był jakiś świrdum, dyrdum we wzorki, nie wiadomo co, to już całkiem, no cyrkówka po prostu. I wydaje mi się, że w ogóle te abażury to jest jakaś nowa kolekcja w Ikei, bo ja ich wcześniej nie widziałam, a ten kolor, nie wiem czy kamera to odda, ale to jest tak piękny, naturalny kolor, wygląda fantastycznie. Mm-hmm. Myślę, że to pasuje do bardzo wielu wnętrz, zarówno takich bardziej ozdobnych, jak i tych prostych i to będzie świetnie wyglądało. Tak, natomiast wydaje mi się, że lampa sama wygląda, jakbym ją co najmniej kupiła w TK Maxie, albo jeszcze lepiej, ponieważ jest wyjątkowa, nie ma drugiej takiej. Pokażę wam jeszcze, jaki mój tata dał gwint do tej lampy, taki w starym stylu, z takim zapalanym sznureczkiem. To jest to prawda do lampy raczej wiszącej, ale on jakoś sobie poradził i tutaj wsadził to i to bardzo fajnie wygląda. Myślę, że bardzo efektowna jest ta lampa. Dajcie no, znać, co jest bardzo duża. Bardzo duża, bo jest większa niż pół żabelka. No.
Powiedzmy. Prawda jest taka, że takie lampy zawsze kosztują dość dużo, tak? Około 500-600 zł. Szczególnie, lampy tej wielkości. Nawet w TK Maxie, jak patrzyłyśmy kilka razy, no to rzeczywiście były takie lampy duże, ale one były bardzo drogie. I były takie efektowne. A ile dawać za ten wazon? Właśnie, jeśli chodzi o cenę, ten wazon kosztował 50 lub 60 zł. A ten abażur kosztował 50 lub 60 zł. Jeśli chodzi o tą osłonkę do żarówki, to to jest koszt kilkunastu złotych plus żarówka i kawałek kabelka. Także jak sami widzicie, bardzo tanio. No tak można się, myślę, że w 150 zł można się zmieścić z taką lampą, nie? Tak, dokładnie. Ale też wydaje mi się, że czasami można kupić, jak są promocje w Kiku, można kupić takie wazony jeszcze taniej, więc... Wiecie, polecam wam, bo w tym dosyć łatwo jest wywiercić dziurkę z tego co... Tak, bo to jest po prostu metal, także zwracajcie uwagę. I do tego jest to młotkowany metal, więc on nie jest taki twardy, więc wiecie. Pomysł. Czekam... To będzie DIY. 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 Dajcie koniecznie znać, czy coś w tym stylu same robiłyście. Dajcie też znać, czy zdarza wam się w ogóle przerabiać jakieś rzeczy, które kupujecie. Do domu. I tworzyć z tego jakiś taki... No powiedzmy luksusowy dodatek, albo zupełnie inny. Czy zdarza wam się przerabiać rzeczy i zmieniać całkowicie ich przeznaczenie? Bo to mnie zawsze ciekawi, jak ktoś zmienia przeznaczenie danego przedmiotu i nieraz myślę sobie, kurczę, jaki świetny pomysł. No jakby wiesz, trochę krzesła, trochę kosiarka. Wszyscy rozumieją, o co chodzi. Spisujemy się w komentarzach. Dajcie znać, co najbardziej wam się podobało. Koniecznie wpadajcie na Instagram, ponieważ tam możecie z nami mieć kontakt na co dzień i możemy sobie też porozmawiać. Dziękujemy wam serdecznie za oglądanie naszego filmu. Jeżeli wam się podobało, to dajcie lajka i do zobaczenia w następnej super genialnej produkcji hollywoodzkiej. Ściskamy was bardzo, bardzo serdecznie. Pa, pa.